Odnośnie ulicy Tulikowskiego, remont tej ulicy już jest zakończony. Bo z tego co pamiętam, na środku tam miały być takie wysepki, przejścia. Tam jest taka zatoczka zrobiona, jest ten samochód. Właśnie ta, na, chyba zrobiona tą wysepkę, czy to będzie jeszcze wykonane? Tak, ja już wspomniałem o tym, że to przy okazji mówienia o ścieżkach rowerowych, bo tam też chcemy wprowadzić po prawej stronie, jak się jedzie w stronę ulicy, w stronę chodnicy, pas rowerowy. Tak, i tam mamy już projekt, mamy zagospodarowanie, będzie to w tym roku myślę wprowadzone, to znaczy te dwa przejścia plus ten pas dla rowerzystów. Nie chcieliśmy tego robić, jak były te remonty, żeby nie dodatkowo nie blokować tego ciągu tutaj z Koźla do Kędzierzyna. Czekaliśmy, a skończy się tam ta kanalizacja i gaz w ulicy tam Wyspiańskiego i części Dunikowskiego, także będzie to robione, zrobione w tym roku. No i skrzyżowanie, tak? Proszę tak, mówiłem też o skrzyżowaniu całym ciągu. Znowu będą utrudnienia, ale te skrzyżowanie naprawdę wymaga remontu i to takiego dosyć gruntownego i wygląda na to, że nawet rozwiązanie dla rowerzystów znajdziemy. Dla rowerzystów znajdziemy takie już 21 wieku. Działamy wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, bo Kłodnicka to jest ulica wojewódzka. I skrzyżowanie jakby podlega im. Jeszcze jedno pytanie, jeżeli o rowerach wspomnieliśmy, o drogach rowerowych. Mieszkańcy sugerują, że przydałoby się bardzo połączenie tej ścieżki, którą budują gminy wiejskie, która zaczyna się w Lubrańskiej Wsi, potem idzie w stronę Polskiej Cerekwi. Natomiast ona się będzie kończyła, zdaje się, że na granicy gmin, czyli tam, gdzie był kiedyś przejazd kolejowy w Wilczycach. Ludzie sugerują, że te torowisko, które idzie aż do dworca w Koźlu, no, mogłoby być też zagospodarowane, żeby tą ścieżkę jednak połączyć z Kędzierzynem Koźlem. Czy jest jakaś koncepcja, zamysł, żeby być może coś takiego wykonać? Bierzemy pod uwagę różne możliwości. Mamy nawet specjalnie, tworzyliśmy takie zadanie pod tym rozbudowa właśnie infrastruktury czy ścieżek rowerowych i też planujemy między innymi jakby włączenie tego, tylko to nie jest takie proste zadanie, bo tam akurat w tym rejonie, nawet jakbyśmy to pociągnęli w stronę dworca, to też nie mamy się, na razie się nie mamy do czego włączyć, ale tak, docelowo chcielibyśmy rozszerzyć, bo też są głosy właśnie tu, szczególnie mieszkańców Koźla, że tu jest, w samym Koźlu jest mało ścieżek rowerowych i myślimy o tym, tutaj też jest kwestia wykorzystania ewentualnie wałów jako ścieżek rowerowych też. Kiedyś rozwijaliśmy i teraz dalej będziemy rozwijać tę koncepcję tutaj wzdłuż wału w stronę Ciska i górę rzeki, żeby mieć taki główny ciąg tutaj. Ale tak, docelowo chcielibyśmy to tak rozwiązać. Ale też trzeba powiedzieć, jeszcze 2 miesiące temu Rzeńska Wieś nie wiedziała, czy wejdzie w to zadanie, czy nie. To zadanie, które jest nasze wspólne, subregionalne, na to mamy, to są pieniądze z subregionu, którego w tym Kędzierzynie Koźle jest liderem i jeszcze musieliśmy bardzo mocno namawiać Rzeńską Wieś, żeby zrealizowała, gdyż rozliczenie naszych ścieżek rowerowych, nawet które to jest to pierwszego na ulicy Miłej, później Grunwaldzkiej, później na Strzelce, to są wszystko w ramach jednego projektu i będziemy rozliczać ten projekt, no to też wskaźniki będą się liczyły dla wszystkich. Także to jest w ramach jednego projektu, ale dopóki nie byliśmy na 100% pewni, czy zrobimy, bo tak było jeszcze 2 miesiące temu, teraz wiemy, zaczną pracować. My też jak najbardziej będziemy chcieli, żeby jak najwięcej osób jeździło rowerami w naszym mieście i tą kilometrów dróg rowerowych na pewno w najbliższym czasie w Kędzierzynie będzie coraz więcej.